Z Ewangelii, według Świętego Marka. Nadeszła matka Jezusa i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką, i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Tej lekcji udzielił Pan Jezus swoim bliskim. To nie znaczy, że Maryja nie pełniła woli Bożej, ale była zaproszona do wejścia jeszcze głębszą świadomość tego, co to znaczy pełnić wolę Bożą. Kiedy 30 lat Pan Jezus mieszkał z Maryją, ze swoją mamą, to Maryja pełniła wolę Bożą, troszcząc się, opiekując swoim synem. Ale już mając 12 lat, zagubił im się w Jerozolimie i wtedy też musiała usłyszeć, że dlaczegoście mnie szukali, nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca, to jest wola Boża. A jednocześnie wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. Pan Jezus dzisiaj, kiedy zaczyna działalność misyjną, przez te trzy lata już nie będzie słuchał swojej mamy, ale będzie słuchał swojego ojca, który jest w niebie. I będzie uczył tego słuchania również swojej mamy. Może to powiedzenie było zaproszeniem do tego, żeby nie tyle usiąść i zjeść to, co przynieśli. Bliscy, co przyniosła Maryja do zjedzenia, żeby zrobić sobie taką ucztę, odpoczynek, pewnego rodzaju no, miłą atmosferę. Nie, pan Jezus mówi: Nie, teraz jest nie na to czas. Wolą ojca jest teraz słuchanie jego słowa. Może w ten sposób zaprosił Maryję, żeby tam na samym końcu tego tłuma, tłumu nie przyszedł, ale żeby ona sobie usiadła razem z braćmi i siostrami. Z krewnymi pana Jezusa, i dalej łączyła się w to słuchanie. Nie zaburzała tego, co w tej chwili robi pan Jezus. Bo wyobraźmy sobie sytuację, powiedzmy, ksiądz odprawia Mszę Świętą, no i mówią: O, tam przed kościołem czeka na ciebie twoja matka, a kościół pełen ludzi. No to co? Zostawia wszystkie sprawy związane z odprawianiem Mszy Świętej i biegnie przez ten tłum, żeby się przywitać ze swoją mamą. Nie. Najpierw trzeba zrobić to, co należy do Boga. Czym różnią się sprawy związane z wolą Bożą, a sprawy związane z tym, że coś chcemy robić dla Boga? Sprawy Boże i sprawy dla Boga to są dwie różne rzeczywistości. I teraz pytanie: czy umiemy to rozpoznać, rozróżnić? Sprawy Boże to te, które Bóg chce, a sprawy dla Boga to te, które my chcemy coś uczynić dla Boga. I bardzo często trudno nam jest zrezygnować z tych spraw dla Boga, bo to przecież nasz pomysł, przecież to jest takie dobre, takie wspaniałe. To bardzo boli, kiedy trzeba to pokrzyżować. Przecież łatwiej jest krzyżować coś, co jest złe, to jest jakimś pomyłką, jakimś błędem, ale wspaniale pomyślanym, dobrym, dobrą rzeczą, którą Bóg mówi: nie, mi się nie podoba, proszę to odłożyć. Usiądź, ja teraz będę działał. Ja będę działał przez swoje słowo. Nie będziesz teraz wymyślał, co trzeba robić, ja ci powiem, co masz robić. To będą sprawy moje, nie twoje. Niech mi się stanie według słowa twego, tak powiedziała Maryja. Jeszcze raz musiała usiąść, prawdopodobnie? Nie wiem, co się dalej działo z Maryją, ale może tak było, że sobie usiadła. Pokorna służebnica Pańska i zaczęła słuchać swojego syna, jak nauczał, przyglądać się i przyjmować też słowa. Co to znaczy być matką? To znaczy wypełniać wolę Ojca, który jest w niebie. I tak naprawdę, w obliczu Boga, choć Maryja jest tak wywyższona, to wtedy została w pewnym sensie poniżona. I można jej powiedzieć, że to mogło ją dosyć mocno zaboleć, ale jeżeli była pokorna, to przyjęła, ofiarowała i, i nie robiła z tego wielkiego problemu. To, to jest wola Boża. Moi drodzy, pomyślmy, czy nie, nie myślimy sobie czasem, że Jednych Pan Bóg wysłuchuje, bo są no, jakoś tam bardziej z Bogiem zaprzyjaźnieni, zajmują jakoś tam lepsze stanowisko, może jest księdzem, może coś tam, a innych mniej wysłuchuje, bo przecież jest tam mało znany, kto to tam o Nim wie. Nie, Pan Bóg nie ma względu na osoby. Ma natomiast wzgląd na to, czy ktoś słucha Słowa Bożego i wypełnia je w swoim życiu. Jeżeli słucha i wypełnia to jest Mu bardzo bliski, to jest Mu najbliższą rodziną, jest Bratem, Siostrą, a nawet Matką. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.